Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy zupełnie najnowszy odcinek programu Bogaty Dom, Biedny Dom. I najnowszy odcinek, ponieważ jest to pierwszy odcinek 8 sezonu i konkretnie tam odcinek od początku, licząc 64. Więc jakimś cudem Polsatowi udało się nagrać 64 odcinki programu, który w zasadzie polega na tym, że się śmiejemy z biednych ludzi. Jakim cudem to im się udało? Nie wiem. Ale zanim przejdziemy jeszcze do naszego normalnego odcinka, gdzie oglądamy, komentujemy i śmiejemy się z biednych ludzi, chciałbym wam powiedzieć, że w ostatnim czasie kupiłem nową kamerę do nagrywania. I konkretnie to jest kamera pod nazwą Sony ZV-E10. Czyli kamera, która została stworzona typowo pod vlogowanie. No patrzcie, mam nawet mikrofon na tej kamerze z osłoną przeciwwietrzną. Plus dodatkowo oczywiście jak każdy youtuber, każdy wannabe Krzysztof Gonciarz, mam także Gorilla Poda, który wsuwa się w ten sposób do aparatu i możemy sobie chodzić i z Rozi vlogować. W opisie tego filmu będziecie mieli link do mojego nowego kanału z vlogami. I będąc z wami szczerym, w momencie nagrywania tego filmu, który teraz oglądacie, ten nowy kanał z vlogami jeszcze nie powstał i jeszcze nawet nie ma nazwy. Ale podejrzewam, że go nazwiemy czymś w rodzaju Paweł, Julka i Bułka. A co konkretnie będę robił na tych vlogach? Szczerze nie wiem, pewnie to samo co Gonciarz. Jeździł po ciekawych miejscach po Polsce, po świecie i opowiadał o nich. Ewentualnie raz na jakiś czas wspominał o tym, że tęsknię za Kasią i Kasiu, proszę wróć do mnie. Dobrze, więc już bez zbędnego przedłużania, oczywiście łapka w górę, kochani, i subskrypcja, a także weźmiemy go Twitcha, Instagrama, a także na ten kanał nowy w opisie, który będzie. No i oglądajmy. Zapraszam. Cześć, jestem Kornelia, mam trójkę wspaniałych dzieci. Jest to Martynka, Kubuś oraz Bartosz i mam 34 lata. Jestem Mateusz, mam 27 lat. O proszę, pan Mateusz jest moim rówieśnikiem. Z tym, że pan Mateusz w wieku 27 lat ma rodzinę, ma trójkę dzieci i wiedzie szczęśliwe życie. Co ja mam w tym wieku? Jestem ja sam i 30 kamer, które kupuję co chwila bez powodu żadnego. Wybierzcie, który żywot wolicie. Jesteśmy w związku od 1,5 roku, mamy Kubusia razem, ma niespełne 3 miesiące. Mieszkamy w starym budownictwie, jest to mieszkanie spółdzielcze, komunalne, składające się z 2 pokoi, kuchni. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest mieszkanie współdzielcze, tak dalej, tak dalej. Jednakże chciałem powiedzieć, że mieszkania aktualnie w starym budownictwie z wysokimi sufitami są niesamowicie drogie. Bo z jakiegoś powodu weszła znowu moda na takie stare rzeczy, właśnie choćby w formie starych mieszkań, i hipstersi to kupują z jakiegoś powodu. Wcześniej nie było łazienki, od 1,5 roku już jest łazienka wyremontowana. Starałam się, żeby jak najszybciej ją stworzyć, wiadomo, dla dzieci, bo wcześniej była ubikacja na sieni, a nie odpowiadało mi to ze względu na niestety lokatorów. Jest tu ogrzewanie piecowe, kachlowe. A, piec w mieszkaniu, czyli absolutnie jeden z moich największych życiowych strachów. Nie śmiejcie się proszę z tego, niektórzy się boją rekinów, niektórzy inni boją się lwów, pająków, węży. Ja się boję węży i pająków, a dodatkowo też boję się takich piecyków w mieszkaniach. Boję się tego, że któregoś razu zapalę w tym piecu, pójdę spać i się już nigdy więcej nie obudzę. Fajnie pali, z tym, że tu jest zawsze więcej ciepła w tym pomieszczeniu, a obok troszkę mniej, ale to w niczym nie przeszkadza. Zawsze idzie dogrzać pomieszczenie. No wcześniej nie zajmowałam się wszystko po to raz. Pracowałam na sortowni śmieci na Maciekowicach, tam na Albie. A, hurtownia śmieci, tam na Albie, tak, kojarzę, często tam bywam. Potem pracowałam troszkę jako pomoc przedszkolanki. Potem trochę jako pomoc kuchenna, no ale na ten dzień dzisiejszy nie mogę na razie podjąć pracy z kurii dzieciaków, nie? No ja pracuję przy Kostce Brukowej na Katowicach. Na razie mamy przestój, bo mój szef, na razie też mu się dziecko urodziło i na razie mamy przestój. No i także na razie czekam, nie? Na telefon nasz szef mi zadzwoni, że wracamy do pracy. Wypłatę miesięczną mam, nie? Mam 3,5 tysiąca, nie? Czekaj, chwila, stop, stop. On czeka, aż szef zadzwoni, że wrócił do pracy. To w międzyczasie z czego oni żyją? No, ale to teraz tak, utrzymać rodzinę, utrzymać dom. Także. Jest teraz alimenty plus 500, no i wiadomo, świadczenia rodziny z urzędu, nie? A, zagadka rozwiązana. Czyli jak to się mówi, rodzinne. Po odliczeniu stałych wydatków mamy około miesięcznie około 1500 zł. Rodzina mieszka na 50 metrach kwadratowych. Ma do dyspozycji 2 pokoje, niewielką kuchnię i łazienkę.
Wow, jaki zajebisty prysznic z hydromasażem! Nie będę oszukiwał, całe życie chciałem mieć taki prysznic. I całe życie mój tata mi mówił, ale Paweł, te prysznice szybko się psują, bla 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 bla. Więc dosłownie całe życie wychowałem się, mając prysznic polegający na tym, że mam po prostu rączkę i nic więcej. I z tej rączki woda leci. Ja chciałem hydromasaż! Teraz się na moim tacie zemszczę i jak na starość kupię moim rodzicom jakiś dom albo mieszkanie, to znaczy wiecie, jeżeli mi się uda zebrać pieniądze kiedykolwiek, to tam założę nie jeden, nie dwa, tylko trzy hydromasaże pod prysznicem. Trzy! W pomieszczeniach jest schludnie i panuje tam porządek. Kilkanaście kilometrów dalej, w prestiżowej dzielnicy, stoi przestronna, nowoczesna willa. Mają tu zajebistą lodówkę Samsunga, widziałem recenzję jej. Ona ma taki ekranik i tam na tym ekraniku można na przykład muzykę puszczać albo sobie dodawać rzeczy do listy zakupów i tak dalej, i tak dalej. Nie no, w sumie wymieniłem tylko te dwie rzeczy, to ten ekran w sumie tak niepotrzebny trochę jest, tak w zasadzie, jak teraz myślę. Muzykę mam w telefonie, what's the fucking point? Na parterze jest kuchnia połączona z salonem, z którego jest bezpośrednie wyjście na taras i ogród. Okej, wow, to jest dosłownie dom moich marzeń. Nie dlatego, że jest duży, że kwadratowy, że ma piękne okna i wykończenie drewniane, że ma basen. Nie, 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 nie dlatego. Widzicie tu jednostkę klimatyzacji po prawej stronie? Klimatyzacja w całym domu, to jest moje wymarzone życie, mua! Na piętrze znajdują się sypialnia mamy, pokoje dzieci. Okej, dzieciaki mają w sypialni telewizor, Nintendo Switcha, Xboxa. Czy jest jakaś szansa na to, że jak porwę te dzieci, to że będę mógł zająć ich miejsce i udawać, że jestem dzieckiem tej bogatej rodziny? Plus, 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 plus. Stop, wróć. Przewijamy, perfidę przewijaj. Na szafce pod telewizorem mamy model samolotu Concorde. I jeżeli mamy jakichś ekspertów lotnictwa na kanale, to napiszcie koniecznie w komentarzach, czy mówię prawdę, czy może się mylę. Pewnie się mylę, z reguły się mylę. I dwie komfortowe łazienki. Nieruchomość została wybudowana przy użyciu materiałów najwyższej jakości z zastosowaniem najnowszych technologii. Przy użyciu najnowszych smart technologii. Te cegły, które zostały użyte do wybudowania tego domu, to są wirtualne cegły. Otacza ją pięknie zagospodarowany ogród, w którym jest basen z podgrzewaną wodą, jacuzzi i strefa relaksu. Dom jest wart ponad 2,5 miliona złotych. I mieszka w nim rodzina Izabeli. Mam na imię Izabela i jestem mamą tych trzech tutaj urwisów. To jest najstarszy mój syn Bartek. A widać, że Bartek tam nawet nie chce być. Mamy, odwal się ode mnie, nie chcę tutaj być, mam sprawdzian z pszyny. Mamy coś o mitochondrium teraz, no kurde, muszę się iść uczyć, no. Tak, moja córka Olga. O, Olga, czyli dziewczynka znana w internecie pod pseudonimem Hejka Tulenka. Oraz mój najmłodszy urodzony w samego Sylwestra, Jaś. Przykro mi, Jasiu, przerąbany mieć urodziny w Sylwestra. Ale spokojnie, mogło być jeszcze gorzej. Mogłeś mieć urodziny w Wigilię. Co mogłabym powiedzieć o sobie? Moją pierwszą działalnością gospodarczą był tak zwany klub dla dzieci, gdzie prowadziłam imprezy i zajęcia dla dzieci. Jednak w 2020 roku, w trakcie trwania pandemii, przebranżowiłam się właśnie i otworzyłam swoje studio modelowania sylwetki. Klub dla dzieci, studio modelowania sylwetki. Jak gigantyczny sukces te firmy musiały osiągnąć, że teraz stać panią na dom za 2,5 miliona złotych? Nie, ja serio pytam, czekam na odpowiedź. Oprócz prowadzenia swojej działalności gospodarczej, czyli studia modelowania sylwetki, pracuję również jako animator dzieci przy produkcji reklam telewizyjnych, czyli współpracuję z reżyserem i muszę tak zrobić z tymi dzieciakami, żeby na ekranie było widać to, co jest oczekiwane. A jak raz na jakiś czas w danej scenie potrzebujemy dziecka, które ma ślady na przykład pobicia, siniaki czy coś w ten deseń, to ja te dzieci biję. Pracuję około 10 godzin dziennie, czy są okresy, kiedy nawet jeszcze dłużej, ponieważ to jest praca jakby bardziej sezonowa, czyli taki bardzo gorący okres rozpoczyna się w zasadzie od marca do października. Następne miesiące, takie właśnie późno-jesienne oraz zimowe, są miesiącami bardziej luźnymi. Siłę na wszystko czerpię w zasadzie z mojej rodziny. To ona daje mi taki power właśnie do życia. No, basenu to zazdroszczę. To znaczy domu też zazdroszczę. I klimatyzacji zazdroszczę. I szczęśliwej rodziny zazdroszczę! Mój budżet miesięczny to 16 tysięcy złotych. Dzięki temu mogę sprostać wymaganiom moich dzieci, mogę im zapewnić zajęcia dodatkowe, wyjazdy, jeździmy na narty, zawsze jeździmy też nad morze, dzieciaki korzystają z różnych zajęć dodatkowych.
Generalnie jestem nauczona szacunku do pieniądza, ponieważ wiem, że na to wszystko trzeba zapracować. Z uwagi na to, że kiedyś może nie było aż tak łatwo, jak to jest teraz, dlatego nauczyłam się szacunku do pieniądza. Moje dzieci też właśnie nie przepuszczają pieniędzy, które mamy. Robimy wspólnie zakupy, jak idziemy do sklepu, to nikt nie krzyczy, ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę tamto. Bo generalnie krzyczeć nie muszą. Ja od razu im wszystko kupuję. Nie no, co wy jaja se robię, ta matka pewnie jest zajebistą mamą. Tak se tylko gadam, no. Jestem samotnym prawiczkiem w internecie. Tylko generalnie umawiamy się, że na przykład każdy sobie wybiera jedną rzecz i to wtedy kupujemy. Obie rodziny są już gotowe na przygodę z zamianą domów. No to ty schowaj sobie to tutaj. Co ty tutaj masz, Bartek? Dobra, to spodnie, koszulka. Dobra, to wam tutaj przygotowałam. Poczekaj, Jasiek, poczekaj. Dobra. Jaśku. Nie znają celu podróży i nie wiedzą, co zastaną na miejscu. Czy na pewno są gotowi na takie wyzwanie? Zobaczycie, jak mieszkają inni ludzie. A gdyby tak podjechać vanem pod ich dom, zatrudnić z jedną osobę albo ze dwie osoby, żeby trzymały po prostu kamery i porwać tą rodzinę bogatą? Przecież na pewno ta rodzina ma jakąś tam swoją się dalszą rodzinę, która by była skłonna zapłacić okup. I tym sposobem zarobię 2,5 miliona na mój własny dom z basenem i klimatyzacją. Jakie mają problemy? Na pewno będą zupełnie inne niż nasze problemy. Oni nie będą się zastanawiali nad tym, gdzie pojadą na wakacje, tylko na przykład może być coś takiego, że się zastanawiają, co będą mieć na obiad, tak? Na pewno będzie fajnie. Coś na pewno lepszego niż tu. Ciekawe, kochanie, czyśmy wszystko wzięli, nie? Bo jakby nie było, to jest 5 dni, bo jesteśmy poza domem, nie? A wydaje mi się, że chyba, żeśmy wszystko spakowali. A jak nie, to trudno. A jak nie, to trudno. Proszę pamiętać o tym, że w tym programie dostajecie budżet rodziny bogatej i możecie ten budżet wydać na to, co tylko zechcecie. Na przykład na, nie wiem, co mogli się zapomnieć, skarpety nowe. Tylko, że niezwykłe skarpety. Tylko skarpety Calvin Klein, czy inna droga firma. Jakie są drogie firmy robiące skarpety? Tak teraz zacząłem się serio zastanawiać. Nie wiem, ja jestem typem, który dosłownie kupuje najtańsze możliwe skarpety, z tym zastrzeżeniem, że nie robię tylko zakupów w H&M, bo H&M... Istnieją takie pogłoski, że H&M zanieczyszcza rzeki w Indiach, więc wolę raczej nie kupować u nich, no. Ale żeby nie było, to są tylko pogłoski, które gdzieś tam kiedyś słyszałem. Żeby H&M mnie nie pozwał potem. Rodziny wreszcie dojeżdżają na miejsce. Jak zareagują na swoje domy? Czy poradzą sobie w nowej rzeczywistości? Wow, mama, patrz! Mamy całą kamienicę dla siebie! Co? Tylko jedno mieszkanie? Oj... No szukamy, szukamy dziewiątki. Tu jest. Jest dziewiątka, okej, okay, dobra. Wchodzimy, a jeszcze do środka. Jaka Hejka Tulenka jest zadowolona! Spójrzcie tylko na ten uśmiech! No trochę śmierdzi, że będzie trzeba wywietrzyć. No, całkiem sympatycznie. Popatrzcie, chyba dzieci też tutaj są, widzicie? Mhm. Maleństwo jakieś. I troszkę większe. Już buziaczki bez. Wow. Ale fajnie. O! Dobra, widzę w salonie jeszcze PlayStation 5. Dobra, teraz już mi nikt nie wmówi, że te dzieci nie są rozpieszczone, skoro mają PlayStation 5, Xboxa, Nintendo Switcha. A Bóg wie, co jeszcze innego mają w tym domu. Nie wiem. Chodź, chodź. Ulala. Fajnie. Same zdrowe rzeczy. Zobaczymy, co tu jest dalej. Patrzcie, tu chyba jest salon. O, piec kaflowy, czyli centralnego nie ma. Tego i tu zimą mieszkają. To ja mam przypory i się cieszę. To jest garderoba była. Fajne, nie? No. Czekaj, ja sobie muszę buty zabrać. God damn. Masakra. Co prawda nie znam się zbytnio na modzie, no spójrzcie, jak ja wyglądam, ale te buty w zeberkę, pożygam się zaraz. Skromnie bardzo żyją, ale no nie ukrywajmy, jest czysto. No rower w pokoju zamiast w piwnicy. No dobra, ale zobacz, czyste opony ma, także Bartek, nie czepiajmy się. Piec kaflowy, z drewnem widać gorzej, bo jakieś tylko sklejki leżą. To jest pewnie łazienka. To jest nie tylko łazienka, to jest jedna z 16 łazienek. Wow, ale super. Same drogie rzeczy. Masakra. Nie wolno. A ja mogę. Nie wolno, Martyna. Normalnie pozazdrościć. Ty już byś się chciała kąpać. Proszę pani, ja myślę, że w tym programie jest podobnie jak w hotelu. Gdy jedziesz do hotelu, to generalnie możesz zużyć cały szampon, mydło do rąk, czy jeszcze tam żel do mycia ciała. Tutaj
jest tak samo. Widzi pani te pełne tubki, drogich jakichś szamponów, żeli i tak dalej? Proszę korzystać z tego. A jak pani nie zużyła wszystkiego i coś zostało, to proszę resztkę wycisnąć do torebki plastikowej i zabrać ze sobą. Ja tak sam zawsze robię. A ładnie. Tak? No, malutka łazienka, skromna. Cholera, ten hydromasaż, jak ja zazdroszczę go. Ale zobaczcie, czyściutko jest, nie? Odmalowane. No, odmalowane ściany, całkiem sympatycznie. O, Martuś, coś do ciebie, jakie autka. Teraz jest w swoim żywiole, co? Jakie autka. Fajnie. Ja mam to. Tu pewnie jest grill, nie? Wow, mogę tym. Wow, jaki basen. Mama, mogę tutaj. Fajnie. Co tutaj jest, patrz. Chodź, ja ci pokażę. Chodź, synek, patrz, pokażę ci ten basen. Patrz. Jaka ciepła woda. I to jak będzie włączone, to będą bąbelki. Hmm? Super. Ja bym stąd nie wychodziła w ogóle. No. Jak weszliśmy do domu, bardzo mi się spodobała przede wszystkim przestrzeń, oświetlenie. Widzę, że dzieciaki zareagowały z optymizmem. Super. To mnie najbardziej cieszy. Basen, rewelacja. Jeżeli chodzi o garderobę, też rewelacja. Też bym chciała mieć tyle butów. Ale po co? Pani ma jedną parę stóp. No. Co jeszcze mi się podobało? Najbardziej mi się też podobały telewizory. Takie wielkie, bo takiego na pewno nie będę miała nigdy w życiu. No może w przyszłości. A ogólnie łóżko piękne, miękkie. No nic zadać, nic ująć. Kiedy wchodziłam przez klatkę schodową, ja byłam po prostu przerażona. W obu domach zainstalowano kamery w pomieszczeniach gwarantujących prywatność, po to, by każdy mógł dzielić się własnymi wrażeniami. Przykro mi, że pani Kornelia musi mieszkać właśnie w takich warunkach. O Jezus Maria, znowu zainstalowali kamerę w łazience. Fuck! Ja tłumaczyłem to już kilka odcinków temu. W tym programie jest taki pan Bartuś. On się zajmuje kamerami. On jest troszeczkę zboczony. I on zawsze, ale to zawsze instaluje te kamery w kiblu. To jest chore! Niech go ktoś wywali z tej pracy w końcu! A najgorsze w tym wszystkim jest to, że on ma taką jedną kamerkę wodoodporną GoPro. I on tą GoPro instaluje centralnie w kibelku, w środku. Że on ma to ujęcie, jak siadasz gołą dupą, żeby robić kupę. Wiem, bo się już na tym raz przyjechałem. Rodziny wiedzą już, gdzie spędzą najbliższe dni. Dobra, zostawili nam kopertę i to jest nasz budżet na 5 dni. Zobaczymy, ile jest? Okej. Dobra. 50, 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700. 800. O, i tutaj pan musi zrobić stop. Tyle za AdSense'a zarabiam co miesiąc. A potem się dziwicie i piszecie w komentarzach, dlaczego montażystom nie płacę. Z czego mam płacić? Jeżeli miałbym montażystom płacić na czas i regularnie, to musiałbym zrezygnować z kupowania 30 kamer miesięcznie. A ja z tego nie zrezygnuję? 900, 1000. 110, 130. O Jezu. 130. Matko złota. Ale jeszcze parę jeszcze drobiazgów. 2000, 3000. O Jezu. 3800, 3900, 3900. O Jezu. 144 i jeszcze jakieś drobne. 144 zł na 5 dni. Damy radę? Tak. Uda się? Będzie trzeba dać. Będzie trzeba dać radę, nie? Na pewno to jest duża przepaść między naszym domem, naszą przestrzenią, a tutaj tym jednym dużym tak naprawdę pokojem. Moje kieszonkowe jest nawet większe niż tego państwa tygodniowy dochód, budżet. Co? Nie będę oszukiwał, jak ja byłem w wieku tego chłopaka, może troszeczkę młodszy, ja dostawałem kieszonkowego tygodniowo 10 zł, może w porywach 15. Ten chłopak dostaje ponad 150 zł tygodniowo. Całkiem sporo! Tak pomyślałem, ale po chwili sobie przypomniałem, że przez inflację obecną to 150 zł jest teraz mniej warte niż to 15 zł parę lat temu, gdy ja byłem w jego wieku. To jest chore, ale prawdziwe! No i ogólnie no, życie to jest na pewno bardziej trzeba się nauczyć jak żyć, a u mnie no można robić to, co się chce, tak naprawdę. Plus chciałbym dodać także to, że ja nie jestem tylko biedny finansowo, ale także umysłowo. Tutaj nic nie ma, pustka. Bardzo dużo ci powiem. Takiego siana jeszcze nie widziałam na oczy w życiu. Żeby lepiej poznać swoją nową rzeczywistość, rodziny zapoznają się z tygodniowym planem zajęć drugiej rodziny. Popatrzcie, mają też plan tygodnia. Porównamy z naszym? Dobra. Czekajcie, praca od 7 do 18, ale to chyba ten tata tych dzieci pracuje, no bo nie sądzę, żeby pani mając takiego maluszka pracowała. Okej. Okay. Martynka przedszkole, a ten chłopczyk? Chłopczyka się wrzuca do końca, dorzuca mu się kilka noży i niech się zajmuje sobą, niech się bawi, no. O
chłopczyku nic nie ma. 8 do pierwszej szkoła chyba, nie? No. Tutaj potem, jest jakaś praca. Potem rodzice od 10 do 20 pracują. Tu karaoke, czyli ciekawe. Martyna by na pewno z tego skorzystała, bo też by śpiewała. Drugi dzień praca, 7 do 18, Martynka w przedszkole. Jakieś zajęcia dodatkowe albo gry z dzieciakami nie ma. Plac zabaw. Tu znowu plac zabaw jest. O, to czekajcie, to coś się dzieje jednak, nie? To jest znowu szkoła? Znowu praca? W wtorek, no. Taniec Olga. O, coś do Martyny. Fajnie, no. Tu też praca 7 do 18, Martynka w przedszkole, Martynka w przedszkole. I tak w kółko. W sobotę do 7 do 15 i wielkie zakupy. No też jeździmy na wielkie zakupy, ale zazwyczaj w sobotę. Tylko wie pani, tamta rodzina przez słowa wielkie zakupy ma na myśli jedzenie. Nie jak pani telewizor co tydzień nowy. Wiadomo, że tak, od 8 do szkoła do 13, potem rodzice do 10 do 20 praca, Jaś, potem Jaś piłka nożna, czyli coś do Bartusia. Potem o czwartek znowu szkoła, praca angielski, Bartek czyli angielski. Ciekawe. Tu jest znowu to samo, można, szkoła, tu jest zakupy praca na cały tydzień, no czyli coś co u nas. Jaś karaoke. Ale popatrzcie, tam są jakieś odżywki na siłownię, a nic nie ma tutaj mowy o siłowni. Oj, to chyba tatuś chodzi jakoś tak potajemnie. Tatuś zupełnie jak ja po nocach dba o formę. No ale niedziela wolna, no to musi być super. Ciekawe jak spędzają czas. No, no bo nic nie napisali, nie? No. Czynsz 115 zł, no okej. Za marzec to jest to tak jakby za cały miesiąc. 115 zł, no okej. Powiem tak, no nie wyobrażam sobie żyć za 140 zł przez 5 dni przy trójce dzieci. Dzieciaki tak naprawdę też mają wymagania, mają jakieś swoje oczekiwania, chciałyby to, chciałyby tamto. No praktycznie samo jedzenie już kosztuje. Wie pani, my biedni ludzie specjalnie robimy troszeczkę więcej dzieci, by w razie głodu jedno z nich zjeść. Więc tutaj podzielić tą kwotę przez 5 dni na członka rodziny, to nawet chyba nie chcę tego podzielić. Po dniu pełnym wrażeń czas na kolację. Wszyscy bardzo zgłodnieli. Ja ci powiem, że tam jest, tu jest przepięknie. Także możemy pomarzyć, no trudno. Ale może się z nami zamienią. Może. Spytamy się, zamienić się z nami. No. Dobra, to zobaczymy, co można by tutaj zjeść. Chleba szukam, tu nie ma, tu nie ma. O, jest chleb. Patrz, Bartek, nie jest źle, świeży chlebek. Jest pomysł, oczywiście. O, szyneczka jest. I pasztecik z papryką. Co ty na to? Nie, no weź, ja sobie... No nie, to jest abstrakcja jakaś. No Bartek, przeżyjesz 5 dni na pasztecie. Nie ma kebabiku chwilowo. Bartek, mordo, witam w prawdziwym świecie, gdzie nie możesz codziennie jeść kebaba albo ewentualnie pizzy czy burgera. Zżryj ten pasztet, Bartek, żryj. Przepraszam, no strasznie mi bawi to, jak Bartek jest oburzony tym, że będzie musiał jeść pasztet. Bartuś, no wiesz, że normalni ludzie jedzą pasztet, prawda? W tym ja też jem pasztet. Pasztet jest dobry, miam, miam. Ale jak tu nie ma kebaba? Oczywiście żartuję sobie tylko, prawdopodobnie Bartuś, jak także jego cała rodzina i w tym mama, są na pewno zajebistymi osobami. Z tym, że muszę tworzyć content na kanał Lakardum i z kogoś się śmiać muszę. W tym odcinku nie padło na biedną rodzinę, jak zawsze zresztą, tym razem padło na bogatą rodzinę. No nie żartuj, właśnie. No nie żartuję, serio, serio. Podasz mi talerzyk? No, gdzie jest? Dobra, no gdzie jest, gdzie jest? No posmaruję ci grubo, bo to zawsze lubisz grubo mieć obłożone. Co Bartek, smakuje? No nie, no ale jak trzeba jeść, no to co będę, to ja, no. Reakcja Bartka przypomina mi strasznie taki stary filmik, gdzie pewna kobieta musiała zjeść kawałek brukselki. Wolę głodować. Oj tam, oj tam. Potem docenicie to, co macie. Pierwszy dzień zamiany domów był pełen wrażeń i emocji. Gdybym miała taki dom jak ten, moje życie wyglądałoby inaczej. Przyjechałam do tego domu, na początku jakby no nie pachniało zbyt, no są pozierane tapety, ale w domu jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie Olga konstruuje zdania, głośno mówi, wyraźnie. Widać od razu, że lata pracy na YouTubie. Kanał Lakardum istnieje od 2013 roku i człowiek by pomyślał, że od tego czasu się nauczyłem mówić. Ale nie, ja nadal seplenię i się jąkam bez przerwy. Co mogą potwierdzić moi biedni montażyści, którzy potem to montują i muszą znaleźć tą jedną kwestię, którą dobrze powiedziałem wśród 50 źle wypowiedzianych. Jeszcze raz. Dobra, idealnie. Pierwszego dnia, gdy przyjechałem do tego domu, byłem ten dom zafascynowany, bo ten dom jest dużo lepszy niż mój. No i tam drodzy, lepszy, inny. Domu bawimy. I tak kończy się pierwszy dzień zamiany domów. Izabela z dziećmi rozpoczynają dzień od zakupów, na które mogą wydać tylko 144 zł.
I dzisiaj, wiecie, nie szalejemy, nie? Budżet ograniczony. Tak. Bo ja tu jestem dzisiaj przygotowana papierkowo. A weźmiemy może mąkę, która jest tańsza, ta jest tańsza. Dobra. Weźmiemy mleko do naleśników. Chipsy włożę, nie? No, Bartek. Bartuś, jak ja cię zaraz strzelę. Nie ma pieniędzy na chipsiory. Weź rzeczy, które są potrzebne. Na przykład twój ulubiony pasztet. Boże, boże. Lubicie grochówkę? Nie. Nie, a krupnik? Nie. Co jest nie tak z tymi dziećmi? Może być krupnik? Dobra. Tak. To grzybowa i krupnik. Chodźcie dalej. Te zakupy generalnie bardzo się różniły od tych tradycyjnych, które wykonujemy na co dzień. Tutaj miałam kartkę z takimi najbardziej potrzebnymi rzeczami. I nie można było, że tak powiem, dla dzieciaków też wrzucania tego czy tamtego, to czego by akurat chcieli. Nie można było bardziej ekskluzywnych produktów powrzucać, tylko te najbardziej podstawowe, czyli na przykład makaron, mąka, jajka. Coś tego rodzaju, nawet szybkie zupki w razie czego, żeby zaspokoić gdzieś głód. Fuck's sake! Jednak Bartek wygrał i kupiliście chipsy. Gdy ta pani mówiła 5 sekund temu, że kupiliśmy tylko najważniejsze produkty typu makaron, zupa, te sprawy. Ja widzę te chipsiory. Już nawet nie wspomnę o mirindzie obok i jeszcze jakimś tam soku jabłkowym. To nie są potrzebne rzeczy, come on! Na co dzień nie liczę tego, w jaki ile wydaję na zakupy. Kupuję po prostu to akurat, co nam smakuje, to na co mamy ochotę i wtedy jest to gotowane. Jeszcze reszta została, dziękuję. Tymczasem Kornelia z Mateuszem postanowili pójść do pobliskiego mini zoo. Patrz, Martyna, tam jest. Patrz, Martyna. Tu, patrzą na nas. Konik. Będziemy karmić. To nie jest konik, to jest jeleń. Patrz. Jeleń! Jak, a bo tu po prawej. I ty maluszek, chcemy zobaczyć. Tak masz dać. Tutaj. Tak, o widzisz? Pani porwała ci całą marchewkę. No, weź paluszek, ale paluszek weź. Kozia! Nie będę nic mówił, ale ja nigdzie zakazu wzięcia tych zwierząt do domu nie widzę. Więc na waszym miejscu bym sobie wziął jakąś kozę i zabrał ją do domu, no. Kurczę, koza za darmo. Jak nie skorzystać z takiej okazji? I tak, zgadza się. Dokładnie z tego powodu nie mogę wejść do żadnego zoo w promieniu 100 km. Dobra, i połóż mi, Bartek, przy lodówce zakupy. Dziękuję ci. Dziękuję, dziękuję. Czekaj. Dobra, chipsy. Poczekajcie, ja wypakuję. I zaraz będziemy coś działać dalej. A sorry, myliłem się. Jednak kupili dwie paczki chipsów. I nazwali to najpotrzebniejszymi rzeczami. Mleko do lodówki. Ja mogę wypakować. Możesz mi pomóc, okej? Kurczę, dobrze, że na tym logo Lace jest cenzura. Bo naprawdę nie wiem, co za marka jest. Ej, patrzcie, chyba został dla nas jakiś list przygotowany. Wow. Do naszych gości. Mamy niespodziankę jakąś. Czytamy. Wow. Witajcie. Witajcie nasi goście. Oto o nas, to o nas. Już nigdy nie oddamy waszego bogatego domu. Zmieniliśmy zamki. Eluwina Naura. Fuck. Witajcie w naszym skromnym domu. Mieszkamy tu w 5 osób. Nie żyjemy bogato, ale jesteśmy szczęśliwi, bo mamy siebie. Mam na imię Kornelia, a mój partner to Mateusz. Jesteśmy parą od 1,5 roku. Mamy wspólnie 3-miesięcznego synka Kubusia. Oprócz tego mam 2 dzieci z poprzedniego związku. Z poprzednim partnerem rozstałam się po trudnym, toksycznym związku. Coś mi to przypomina. Teraz jestem szczęśliwa. Mój partner pracuje ciężko po 12 godzin dziennie, a ja w tej chwili zajmuję się dziećmi. Mam jednak nadzieję, że niebawem też wrócę do pracy. Nie możemy się doczekać spotkania z wami. Bawcie się dobrze, Kornelia. Sympatyczni ludzie, widzicie, też mówię, była w innym związku, teraz jest z nowym partnerem, no i chyba z tego wszystko wynika, że się kochają. Chłopak pracuje po 12 godzin, czyli nie jest leserem. Przeczytałam właśnie przed chwilą list, który pozostawiła dla nas Kornelka i powiem, że troszeczkę wróciła do mnie przeszłość. Mój były mąż zabrał ją kontaktu z moimi rodzicami, którzy chcieli mi nam pomagać. Moje dzieci musiały siedzieć w domu, nie mogły mieć znajomych. Idealne wychowanie! Kobieta powinna siedzieć w domu, a nie się szlajać po ulicach! Zimno! O godzinie 16 musiały być w domu i oglądać telewizję, bo ojciec jest w domu. Nadużywał również alkoholu, były również interwencje policji, mieliśmy założoną niebieską kartę. I ta pani mówi to wszystko z uśmiechem. Wow! Także jakby to wszystko wraca. Nie wiem do końca, jak Kornelia funkcjonowała w tym wszystkim, ale skoro pisała, że była w toksycznym związku, to wiem, że też nie miała kolorowo, tym bardziej, że odeszła z 2 małych dzieci. Nie chcesz piciu? Dlaczego nie chcesz piciu? Wiesz, jakie to są same witaminki. Bułka! Bułka! Nie boisz pączka.
Dobre. Jezu, zobacz, co tu jedzie. Patrz, idziemy zobaczyć. Yeah! Bomba, kolor, co? Część z budżetu Mateusz i Kornelia przeznaczyli na spełnienie marzenia dzieci. Dziecięcego auta, którym można sterować. I można oczywiście wjechać im na autostradę. Wow, 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 kochani, zrozumcie moją logikę. Skoro takie gówniane auta jak Mercedesy są wpuszczane na autostradę, to dlaczego takie zabawkowe nie może być? Podoba wam się autko? Bardzo marzyłam. O takim aucie. Masz tu muzyczkę? Puść muzykę jakąś, no. Gdzie jest muzyczka? Tutaj. Chciałeś, Bartuś, takie autko, co? Już nie wyjdziesz z tego auta? Tak ci się podoba? Tak, tata, chciałem! Dziękuję ci bardzo! A teraz nara, bo uciekam z domu! Moje, moje, kocham cię. Patrz, jak się dzieciaki cieszą, co? No, bardzo się cieszą. I w końcu dla dwójki, a nie dla jednego. No, tak, a nie krótnia mama, on mi wziął. Tak jest właśnie. Pani się tak na nich patrzy, jak ja do mnie. Będzie jeździła przynajmniej nimi. O, może się nauczy jeździć, bym miała prawko. Mam świadomość ogólnie, że ten samochodzik był bardzo drogi, bo to aż 1500 zł, dla mnie to jest dużo. Fakt faktem mogłam kupić inne potrzebniejsze rzeczy, ale na dzień dzisiejszy bardzo mi zależało, w sumie już od dawna, dla dzieci, aby ten samochodzik miały, dlatego że bardzo mnie błagały, nakuszały. A ja, no fakt faktem, mogłam naprawdę coś innego kupić, ale tak starałam się o ich szczęście i chciałam widzieć tą radość i sprawić im tą radość. Także te inne rzeczy mogą poczekać. Ważne, że się cieszą. Dzisiaj cały dzień dzieciaki rozmawiają o tym, co widziały. Zwolnijcie tego pana Bartka od kamer! Niech on zabierze te kamery z kibla! Jakie zwierzątka widziały w parku rozrywki? Byłam na zakupach i od bardzo, bardzo dawna miałam ze sobą listę zakupów. Ciężko mi się robiło zakupy, do tego dzieciaki wrzucały to coś, co by chciały, aczkolwiek i tak było to bardzo okrojone, ale jakoś daliśmy radę. Patrzę tutaj, jak bawią się moje dzieci i moje serce szybko rośnie. I tak kończy się kolejny dzień przygody z zamianą domów. Trzeci dzień zamiany domów zacznie się dla Kornelii od zaskakujących odwiedzin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że pani Kornelia. Tak. Witam serdecznie. Przyszłam witam. Wykonać u pani zabieg modelowania sylwetki. O, super. No to zapraszam. Dziękuję. Proszę. To nie jest pani z bogatego domu? Wpada na kontrolę! I pani Kornelio, podłączam teraz ostatnią elektrodę. Okej. O Boże, ona chce zeznania z niej wyciągnąć. Będzie razić prądem, dopóki się nie przyzna do wszystkiego. Do czego konkretnie? Nie mam pojęcia. Ale Kornelia, lepiej się przyznaj. Zabieg polega na tym, że pod wpływem prądu pobudzane są mięśnie i nerwy. Aha. Dzięki czemu, na przykład jak pani teraz leży, zrobi pani 600 brzuszków w ciągu 30 minut. Tak, na pewno. Na 100% tak jest. Już powolutku podajemy prąd. Może być? Czy jeszcze mocniej? Zostawiamy, okej? Okay. Może być. Trochę to rozpraszam. To zmniejszę, dobra. Ręce i nogi zmniejszę, bo to są faktycznie takie podskoki. Kornelio, muszę tobie coś powiedzieć. Nie wiem, czy wiesz, ale ja mieszkam w twoim domu razem z moimi dziećmi. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! To zauważ, że ci dywany ukradliśmy, a? Nie. Naprawdę. Zero zawału dostała. Nie dostaniesz zawału, jesteś podłączona zero. Stresy musi być. Nie. Naprawdę? Tak, naprawdę. To ja o pani mówiłam. No widzisz, mamy ze sobą też dużo wspólnego. Ty byłaś w nieudanym związku i toksycznym związku. Ja byłam w nieudanym, toksycznym związku. Mnie mój były, praktycznie ojciec moich dzieci ciągnął mnie w dół. Nie było żadnych takich pozytywnych relacji, czegoś, żeby on wspierał w czymkolwiek. On ze swoją matką wychodzili z założenia, że do kobiety wszystko należy. Że ona wszystko ma robić. Właśnie, tak. Skądś to znam. No więc ja żyłam 14 lat w związku i też do moich obowiązków było tylko wiadomo to, co kobieta. Gotowanie, sprzątanie, posiłek pod buzię. I co w tym złego jest? Tak, podsunięte i później jeszcze umyć. I jeszcze proszę cię zjedz. A najbardziej wkurzało mnie to znowu rolada, no chłopie. Skąd ja to znam? No właśnie. Tak, skąd ja to znam? No potem wiadomo, no faktycznie moja wina, bo powinnam już dawno odejść. A no, że tak. U mnie jest taka trochę taki minus, ja zawsze żyję nadzieją. Będzie tak. Lepiej, będzie lepiej. Ja też tak ale żyłam. Ale postanowiłam, że dzieci... Że dobro, dzieci jest najważniejsze. Tak.
Kornelka, czas minął. Minęło 30 minut twojej elektrostymulacji. Mam nadzieję, że ci się podobało. Bardzo, że bardzo. Poczułaś się teraz troszkę się lepiej. Rzeczko. Zmykam. My się widzimy niebawem na finale. Super. I poznam wszystkie twoje dzieciaki i twojego wspaniałego partnera. Super. Trzymaj się, zmykam, bo tam wiesz, dzieciaki czekają. Dobrze. Podczas naszej rozmowy dowiedziałam się, że ta kobieta to jest ta, która tutaj mieszka. I dostałam szoku i prawie zawału, ale wszystko jest na pozytywnie. Jest fantastyczna, dobrze się mi rozmawiało. Choćby z koleżanką. Jestem bardzo zadowolona ze spotkania z Kornelią. W zasadzie poczułam się bardzo bliską osobą. Porozmawialiśmy o naszych problemach, takie w zasadzie babskie spotkanie. Widzę, że jest to osoba rzeczywiście podbudowana życiem. Wiem, że jej się w tym życiu uda. Ma jakąś motywację do tego wszystkiego, co się dzieje. I naprawdę jest to ciepła, sympatyczna osoba. Wierzę w nią, trzymam kciuki i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. No, a na progu miau. A co w domu? A co słychać w domu? Nie powiem nikomu. Mamy, nie przerywaj! No ja tutaj czytam na głos, bo filmik nagrywam. A jeżeli ta rodzina jest bogata, nie dlatego, że mama ma dobrą pracę, tylko dlatego, że Hejka Tulenka zarabia miliardy na YouTubie? Że na to wcześniej nie wpadłem. I co? Że wojna na poduchy? Wojna na poduchy. Chodźcie, Bartek, chipsy. Tylko pamiętacie, nie chlewimy w łóżku, nie? Siadajcie, lebimy. Dalej, chodźcie. A swoją drogą tęsknię już trochę. Tęsknisz trochę za domem? No, za kąpem przede wszystkim. No, żałuj, Bartuś, teraz Overwatch 2 wyszedł i nie pograsz, bo jesteś w domu biednej rodziny. Znaczy nie to, żeby było warto w ogóle wgrać w Overwatcha 2, bo to jest w sumie Overwatch 1, tylko z jedną nową mapą. Więc w sumie, Bartuś, nic nie tracisz, sieć tam ile chcesz. Nie pozwalam cię. Najważniejsze za kąpem, co? A brakuje ci hulajnogi elektrycznej? Pewnie. No, domyślam się. Co, tutaj jedynie z Kłonakiem mogę gdzieś podjechać. Ale pamiętaj, wigry jest zawsze na czasie. Dostałam na komunię kiedyś wigry. Co, fajna przygoda? Zupełnie inaczej, nie? Ale zobaczcie, też spędzamy czas razem. Wspólnie, może w innych okolicznościach. Nie gramy w bilarda, ale zobaczcie, wojnę na poduszki mamy w łóżku. Jedyny plus tego mieszkania to jest taki, że jesteśmy razem przy sobie. Tak, no. Nie, a nie, że się rozbiegacie po całej chacie i nikt nie wie, czy wszyscy są w domu. To plus jest? No, to było fajne. No. Mama tak to zawsze pracuje, a teraz miała dla nas czas, dużo czasu, więc teraz się cieszę. My doszliśmy do wniosku, że trzeba się cieszyć z tego, co się ma i to tak naprawdę los nam to da, co jest przy nas. No. Albo ewentualnie można też ciężko pracować i zapracować na te luksusy, w których żyjesz od dzieciństwa, a nie czekać na los. Taka opcja też istnieje. I tak mija trzeci dzień przygody z zamianą domów. Dzisiaj zorganizowaliśmy z mamą piżama party. Nawet dziecko w łazience nagrywacie? Panie Bartku, od kamer, to jest chore. Jedliśmy różne takie, jedliśmy chipsy, potem się robiliśmy bitwę na poduszki, no i było fajnie. Najbardziej mi się z tej przygody podoba, że mama jest z nami. O. To już czwarty dzień zamiany domów. Słuchajcie, zrobiłem mamy niespodziankę, tak? Ja robię jecznicę, a wy idziecie tam zrobić kanapki, tak? No. O, kuchenka gazowa, czyli kolejny z moich największych lęków. Boję się tego, że uduszę się przez tlenek węgla, a także boję się, że się uduszę przez gaz. Dwie robimy. Ty jedną i ja jedną. Jest tutaj, ja wtykałam trochę tego masła, ale będzie dobre. Nie przejmujcie się, im więcej masła, tym lepiej. Generalnie ja nie jem kanapki z masłem, ja jem masło z kanapką. Dobra, otwieramy to coś. Konserwa Krakus. To znaczy, nie wiem co to za konserwa, bo jest zalepione, nie wiem co to... Przemagam tutaj. Trzeba to dobrze chwycić, już jakiś tutaj... Coś no. Takiego leci z tego, nie wiem co to jest. Napij się, to dobre jest. Co to jest? Nie wiem. No i jak ci idzie? Dobrze, w miarę. Czy ten chłopak właśnie trze łyżką po teflonie? Przykleiło ci się trochę, ale... Już trudno. Mamo! Zobacz, mamy niespodziankę! Jest niespodzianka, proszę, smacznego. O Jezus Maria, śniadanie do łóżka? Pewnie, smacznego. Kanapeczki rozumiem, że dzieciaczki robiły małe. Tak? Czekajcie, bez gorąca, akurat ta jajecznica. Jak ładnie wygląda, no ślinka sama cieknie.
Iście królewskie śniadanie. Rano zastała mnie niesamowita niespodzianka, ponieważ przyszły dzieciaki i przygotowały dla mnie śniadanie. W domu różnie to bywa, częściej coś tam przypichcą na jakiś podwieczorek albo na kolację, ale dzisiaj była to dla mnie bardzo miła niespodzianka. No to jak my jesteśmy u siebie w domu, to mama nam robi śniadanie, a dla odmiany chcieliśmy dla niej zrobić teraz przyjemność i zrobić jej śniadanie. I muszę powiedzieć, że wcale to nie jest zabawne i nigdy więcej już tego nie zrobimy. Przygoda z zamianą domów czwartego dnia rozpoczyna się dla Kornelii i Mateusza od spaceru z dziećmi. Dzień dobry, chciałabym zamówić lody. Dobrze. Martynka, jakie ty chcesz? Ma pani może waniliowy? Śmietankowy. Śmietankowy może być? Było to czekolady, to pizza z takich było. Taka wielka gałka będzie. Co? Dziękuję. I chusteczki weź jakieś. Dobry? No. Proszę bardzo. Okej. Okay. Dziękuję. A tobie się, Martyna, podoba na wycieczce? Co? Bardzo. Było super słodko, szczęśliwa rodzina. Jedliśmy lody, ale spokojnie, wystarczy to dobrego. Wracamy do szarej polskiej rzeczywistości. Tu jest Polska, tu nie jest tęczowo. Tu jest szaro i czarno-biało i strasznie smutno. Dobra, coś by trzeba zrobić na obiad. Będą naleśniki z dżemem i suche. Suche naleśniki i z dżemem? Okej, okay, myślę, że to możemy zrobić. Czyli robimy naleśniki. A ile tych jajek? No kochanie, jak to ile jajek? Tyle, ile uda ci się ukraść od sąsiadów. Dobra, wiesz co? Może dwa. Bij mi dwa jajka do tego. Wezmę mleko. Dobra. Jaja są? Dobra, to bierzemy skorupki do śmieci. Ej, to jest fajne, zawsze będzie przybijać. Może być. Dobra, mamy mleko. Zobaczymy, jak nam się to wszystko tutaj urobi, bo musimy to zrobić ręcznie. A jakiś mama cukier? Poczekaj, z Beną, z dżemem. Ja chcę suchego. Bartek z dżemem? No ja nie jestem głodny, ale możesz dać jakieś. Dobra. O, ja się pan w drodze wyjątku zje jednego naleśnika. No. Just in case to powiem, jak coś nie czepiajcie się chłopaka. Każdy z nas kiedyś był nastolatkiem. Ja mogę powiedzieć, że byłem okropnym nastolatkiem. Te kawałek dalej. Widzicie? Muszę sobie podmuchać, bo jest świeży. Co? No jest. A auto przyjechało po Olgę. Ja myślałam, że auto że to dostawa jedzenia przyjechała. Chciałoby się. Nie było łatwo w takich warunkach praktycznie przestawić się z jakichś sprzętów na wszystko, co się trzeba było robić ręcznie. Używanie samego widelca bez żadnego miksera czy innych takich tych droższych sprzętów. Ale wiem, że można, dać dzieciaki też zobaczyły, że tak można żyć. I myślę, że też to jest dla nich pewnego rodzaju nauka, ponieważ jeśli są teraz, będą w domu, to docenią to, co mają, nie będą jakoś chciały czegoś ciągle, czegoś więcej. I myślę, że ta przygoda też im dała dużo do myślenia, zrozumieli wiele i będą miło wspominać taką przygodę. I w sumie w tym programie właśnie to jest najważniejsze, żeby osoby biorące w nim udział zobaczyły, jak ciężko jest żyć w Polsce, gdy nie ma się za dużo pieniędzy. I fajne to jest w tym, że to pozwala docenić to, co mamy obecnie. Ja na przykład teraz się cieszę, że mam 30 aparatów w swoim mieszkaniu, tak? Bo mogło być dużo gorzej. Mogę mieć tylko 29 aparatów. Dobra, a kto chętny na zdawanie? Jasiu. A może zrobimy papier, kamień, nożyce, kto pójdzie ze mną? Tak. To chodź, papier, kamień, nożyce. O, no. Wygrałem. Czyli wy idziecie zmywać, a ja siedzę. Nie. Wszystko porobione, poodkładane. Mamo, no. Pójdziemy nakarmić takiego biednego pieska. A gdzie go widziałeś? Na dworze. No dobra, to chodźcie, przygotujemy. Podzielimy się z pieskiem, co? Mhm. No to dalej, chodźcie. Chodźcie. Pewnie, wszystko dla niego. To chodźcie, zrobimy dla pieska jedzenie. Ty hejka, tuleńka, tam nie narzekaj, bo możesz fajnego vloga nagrać z karmienia piesków. Teraz pieski dobrze się sprzedają. Myślisz, że dlaczego ja mam bułkę? Nie ma? Nie. Szukamy, widzieliście gdzieś go? Zobacz. Hej! Zobacz, nie bój się. Cześć, to też mój. Zobacz, bój się. Chodź, pójdziemy. Chodź.
Wystraszył się. No nie wołajcie, bo się boi. Zostawiliśmy mu jedzenie na kamieniu. Mam nadzieję, że zje i będzie mu smakowało. Kurwa, mięsko krakusa mu dali. No Boże, jakie burżuasja, no. Dzieciaki już śpią? Tak, Bartuś położony. A Kuba nakarmiony? Kubuś nakarmiony, Bartuś ma pan preza przebranego, no, Martynka bardzo mnie to cieszy, to mamy chwilę dla siebie. Odkryłem ją tak jak zawsze, żeby się nie przypociła ani no nic. No właśnie, bo ja nie wiem, czy ona ściągła skarpetki nawet do spania. Nie, zdjąłem się, rozbierałem. To mamy chwilę dla siebie. Tylko, że została w samej bluzetce. Kochanie, tak? Chciałabym ci w ogóle powiedzieć, że jestem zadowolona z tego naszego bycia razem. Faktem, troszkę żeśmy się poprzekłócali, ale to jest tak jak w każdym związku. Mam nadzieję, że będziemy brnąć do przodu. Będziemy małżeństwem. Może z czasem jeszcze będzie Wiktoria. Tak, chciałeś? No ci powiedziałem, że ja cię kocham na życie. Ja cię też. Że przepraszam cię za te wszystkie rzeczy, które złe zrobiłem kiedyś. To ja tak naprawdę również. To ty mi pokazałeś tą normalną drogę, którą mogłem prędzić, którą mogę iść, a nie którą, tą, którą kiedyś szłam, nie? I też jestem zadowolona. Bardzo ci za to dziękuję. Że jesteś pewnie szczęśliwy. Ja cię też. Słuchaj, dzieciaki są szczęśliwe, kupiliśmy im samochodzik. A tam zostało nam jeszcze jakieś parę złotych, to może byśmy zakupili tą pralkę, może akurat będzie na jutro, nie? No, ja też tak myślę, bo wiesz, pralka jest bardzo potrzebna do domu, szczególnie przy dzieciakach. I to też jest bardzo ważny element tego programu, że ta biedna rodzina może się nakupować ile chce, tylko RTV, a nie D. Na co oczywiście normalnie by mieli problem zebrać pieniądze. Kochani państwo, korzystajcie, nakupujcie, ba nie tylko pralkę, także lodówkę nową i suszarkę, telewizor, czemu by nie? Widziałem, że mają też trzy konsole, ta bogata rodzina, to jedną z tych konsol możecie sobie wziąć. Polecam PS5. Uła, dobra, przepraszam bardzo. Olać to, że ta bogata rodzina ma wielki dom z klimatyzacją, basenem. Widzicie tutaj w tle Thermomixa? Holy fucking shit. Oni naprawdę są bogaci. Ja pierdzielę, nie widziałem, że aż tyle to kosztuje. Taki najprostszy, najtańszy Thermomix to jest cena około 5 koła. Ba, 6 700, niektóre 8 kosztują. Co jest? To może byśmy sobie coś przeglądali w internecie, nie wiem, zobaczyć. Możemy zobaczyć, no. To zobacz, może ty. Ta jest, ci powiem, fajna. Ma czarny bęben. Super. No, i by była, nawet i by na, była jutro. Na jutro, jestem no. Zadowolona, no. No i mam nadzieję, że jutro już będzie w domu, czyli zrobimy sobie pranie, co? Nareszcie, no, nie? Super by było, petardę, co? Jestem zadowolona. Zawdzięczam jej to, co po prostu dla mnie robi, nie? Bo jeszcze raz powtarzam, tak jakby nie ona, to by moje życie było takie, jakie było wcześniej. Wiedziałem, że chcę założyć z Kornelem rodzinę, pomimo tego, że dwójka dzieci nie jest moja. I po prostu... No wziąłem to tak, jakbym był jej ojcem, pokochałem te dzieci, pokochałem Kornelię, no i to jest dla mnie wszystko tak naprawdę, nie? To jest tak naprawdę moje życie teraz. W ogóle ja i Mateusz jesteśmy po przeżyciach, dużo nas łączy. Faktem, no on bardziej tam swoich spraw ma, ja trochę bardziej kobiecych, wiadomo. Ale i tak żeśmy się związali właśnie, jeżeli chodzi o te przeżycia. Ja go wyciągłam tak choćby... Nie mówię, że z bagna, ale z dołka. Podniosłam go do góry, jest innym człowiekiem niż był. Mi się wydaje, że on bardziej też w mnie, bo też po ostatnim związku nie potrafiłam zaufać w ogóle żadnemu mężczyźnie. Dzięki niemu zobaczyłam, że jest inaczej. No i co? I teraz będziemy walczyć, żeby razem było jeszcze lepiej. Żeby nie popełnić tych samych błędów, co w przyszłości. Przed rodzinami ostatnia noc. Czas mija niestety szybko, czas się kończy. Pieniążki niestety też. Będzie trzeba wracać do naszego dziennego trybu życia, naszego mieszkania, ale tak jak wcześniej ująłam, najlepiej jest w domciu. Dzieciaki przygotowały mi śniadanie do łóżka. Faktycznie byłam zmęczona po poprzednim dniu i spałam i było to niesamowite wydarzenie, że miałam podane prosto do łóżka. Uśmiech mamy, jak jedliśmy jedzenie do łóżka, był bezcenny. Szczególnie, że te kanapki oddałam psu, ale gest się liczy i to był bardzo ładny gest. To już ostatni, piąty dzień zamiany domów. Trzymaj się. Mocno karku. Jak generalnie, jak większość moich widzów już zdaje sobie z tego sprawę, jestem czystym chaosem. I lubię, jak rzeczy chaotyczne się dzieją. Więc dla czystej beki, dla czystego chaosu, na miejscu biednej rodziny nasikałbym bogatym do basenu. Po co? Dla chaosu. Rodzina Kornelii wykorzystuje aktywnie ostatnie chwile przed powrotem. A, dobra, przypomniałem sobie, że w biednej rodzinie są małe dzieci, więc szansa na to, że któreś z nich nasikał do tego basenu, jest wyjątkowo duża. Tymczasem Iza i dzieci pakują już walizki. Chcą spotkać się z drugą rodziną, zanim opuszczą ich dom. To moja dziecia. Nie. Proszę państwa, polecam zamknąć ten basen i gówniarza zostawić w środku. Niech sam sobie poradzi. Szkoła przetrwania, byku!
dobry. Dzień dobry. Dobry. Jejku, cześć, my się poznałyśmy. Cześć. Iza, miło mi. Cześć. A co to za... Cześć. Cześć. Martynka, chodź się przywitać. Chodź, przywitaj się z panią. To tej pani nasikałeś do łóżka, ale jej o tym nie mówimy. Ko, fajnie? Wiem, fajnie. Cześć, Martynka. Cześć, Misia. I co, podobało ci się? Super. A gdzie to maleństwo? Bo wiem, że to maleństwo jest tutaj, no. Jeszcze śpi. Ojej, ja to mam takie wzięła, wycałowałam, wytuliła. No, jutro ma 3 miesiące już. Ale śliczno to. No. Jeju. No super. No. Korzystaliście? Tak. Podobało się. Korzystaliście? Podobało się? Super, tam są drzwi. Tak, super. Bardzo się cieszę. I aż się nie chce stąd iść. Patrz, jak się fajnie bawią. Tak, no właśnie. Super, nawet złapały swój kontakt. Zgadza się. Jest różnica wieków, ale jest super. Myślałam, że będzie gorzej, bardziej się może, że będzie wstydziła, to nie ma czegoś takiego, super. Nie, mówię, też moje te dzieciaki są otwarte, mówię, znajomych dużo przychodzi, one też już nie chodzą w różne miejsca. Nawet tak, takich maluchów? Tak, bardzo. Aha. Spójrzcie na ten trawnik, Już sobie wyobrażam, że ja przy takim dużym, fajnym, zielonym trawniku byłbym jak mój własny ojciec i co tydzień w niedzielę o 5 rano odpalałbym kosiarkę, budził wszystkich sąsiadów tylko po to, żeby skosić trawnik. Olga, jak Jasiek był mały, to się nim tak naprawdę opiekowała, do łazienki go zabierała, sadzała go na kibelek, no, także... No w sumie u mnie też Martyna się zajmuje Bartusiem i teraz nawet próbuje też Bartkiem, także wiesz, fajnie to wygląda, nie? Pewnie, taka wspólna pomoc. Oczywiście, że tak. Mówię, bo najważniejsze właśnie, nie wiem, mieć siebie i... I jeb, potrącamy operatora kamery. No i być przy sobie tak naprawdę. Dokładnie. Bo mnie pieniądze to jest tak naprawdę rzecz nabyta. To teraz dziś są, raz ich tak, nie ma, nie? Dziś są, jutro może ich nie być. Albo kiedyś ich nie było, a teraz są. Dokładnie. A dzieciaki są różne. No powiedz, czym one się różnią od siebie? No niczym. No niczym. Kompletnie niczym. Niczym. No. Właśnie, dzieciaki to dzieciaki. Tak, dzieciaki to są dzieciaki. Też nigdy nie można im dać do zrozumienia, że nie wiem, że mogą coś, że za pieniądze wszystko można kupić. Dokładnie. Nie da się wszystkiego kupić za pieniądze. Najważniejsze to moim zdaniem zdrowie i szczęście, nie? Tak. No, zdrowia nie można kupić, a nie chwila, przecież są prywatne szpitale. Czyli nie, wszystko można kupić za pieniądze, to sobie wszystko. Co, że rodziny nie można kupić za pieniądze? Jak to nie można? Mogę sobie zapłacić aktorom, żeby udawali, że są moją rodziną. No ty. A reszta już. A reszta to właśnie. No. Tak jak mówisz. Także sama widzisz, ty masz trójkę dzieciaków, ja mam trójkę dzieciaków. Ty masz trójkę. Tak. I mamy taką przeszłość, taką niezafajną, niezaciekawą. Tak. Ale widzisz, wszystko do przodu, to by się ułożyło. I to by też się ułożyło. Super ułożyło. No słuchaj, przed tobą wszystko. No. Jesteście rok ze sobą, pamiętaj, pomysły, masz dzieciaki małe, to też nie jest tak łatwo ruszyć z czymś teraz. Dokładnie, dokładnie. Ale jak już masz plan. Ale myślę, marzenia, że obgadamy sobie z partnerem właśnie wspólnie jakiś cel, będziemy do tego dążyć. Basen na podwórku. No może mieszkają w bloku i nie mają podwórka, więc basen na tym patio pomiędzy blokami. Oczywiście. A powiem tobie, że jak już macie jakiś wspólny cel, to potem dążysz do tego celu i te pieniądze znajdujesz miejsce, gdzie możesz zarobić sobie na to. No bo właśnie, jeśli, wiem. Tak, bo jeśli nie masz tych planów i nie wiesz, że tego, nie masz oczekiwań, nie chcesz tego, nie chcesz tamtego, to nie będziesz myśleć, jak zdobyć te pieniądze. W sumie ma to sens. Ta pani dosłownie w kilku zdaniach za darmo przekazała wam wiedzę, którą posiadają wszyscy coache sukcesu i którzy sprzedają swoje książki, nagrywają filmiki o sukcesie, bla bla bla. Ale co z tego, że obejrzycie ich filmik, co z tego, że kupicie ich książkę, skoro cała wiedza z tej książki streszcza się w sumie w tych paru zdaniach tej pani? Jak się domyślacie, ja bardzo nienawidzę coachów sukcesu. Uważam, że to są debile i nieroby, którzy wymyślili sobie, że zarobią kasę, udając, że mają kasę i ucząc innych, jak zarobić kasę. A w momencie, kiedy masz już te plany, masz te marzenia, to wtedy próbujesz je zrealizować, bo wiesz, no dążysz do tego, że znajdziesz pracę taką, znajdziesz coś dodatkowego. Taką, dokładnie. Tak, i to i się potem kręci. Wspaniałe rzeczy, między innymi. Oczywiście, potem... że tak. Potem mówię, im więcej marzeń, im więcej planów, tym większe możliwości I się właśnie, pojawiają. Właśnie, dokładnie. Z niczego zrobić coś. I to tak działa. I to jest właśnie super, nie? Tak. Kornelio, cieszę się, że mogłam cię poznać, że mogłam zobaczyć twoje dzieciaki, twojego partnera i że mogłam poznać właśnie twoje warunki życiowe, jakie ty masz. Dużo jest, tak właśnie przypomniałam sobie swoich sytuacji, które również były, które również miałam, w której żyłam. I powiem tobie, że cieszę się obecnie z tego, co mam, ale też wiem, że najważniejsze jest bycie ze sobą, bliskość, a pieniądze są jakby do nabycia.
Dokładnie, ja się również bardzo cieszę, że cię spotkałam. Przez chwilę mogłam się poczuć jak ty tutaj. Czyli choćby tak, choćby królowa, tak? Naprawdę, ale tak jak mówisz, bliskość jest najlepsza. Tak. Ja ci powiem tak, fakt faktem u mnie jest niewesoło, ale liczy się to właśnie, że jesteśmy wszyscy razem. Że się wspieracie. Tak. I na tym się buduje już wszystko, już potem dokładnie, wszystko na tym fundamentem. Dokładnie, ale wiem tylko tyle, po właśnie po tym, co widzę tutaj, mam tak choćby kopa od życia, że będę właśnie szła w tym kierunku, żeby mieć choć troszeczkę więcej niż mam. No i to jest właśnie to. I super. Bardzo miło u ciebie. Jesteś dzielna, uśmiechnięta i obyk tak dalej. A wiesz, co szanuję jeszcze w ludziach? Mm-hmm. To, że jeśli z kimś rozmawiam i ktoś patrzy mi prosto w oczy w trakcie rozmowy, to jest ze mną szczery. Dokładnie. A ja to bardzo cenię wśród ludzi. Cieszę się, dziękuję, że cię poznałam. Ja również dziękuję. Widzowie, dajcie pieniążka. Ja nie mam pieniążków, jestem bardzo biedny, potrzebuję nowej kamery. Dajcie, proszę. Fajnie było, co? No, mi się podobało. Ale w końcu na swoim, nie ma to jak na swoim. Wszędzie fajnie, najlepiej w domu. Podobało się, dzieciaki? Uważajcie. Jest i nowa pralka, tak! Super, co? Zaraz będziemy pranie robić. Warto jednak było się tyci odrobinkę poniżyć, biorąc udział w tym programie, skoro jest teraz pralka nowa. No, okej, okay. Super. Jestem zadowolona, a ty? Taką, jaką żeśmy chcieli, to dla dzieci. Dla dzieci? Tam się dzieci nie wkłada, tam się pranie wkłada. Ja już rozumiem, jakim cudem stara pralka wam się rozwaliła, skoro tam dzieci wkładaliście. Bardzo się cieszę, że pralka do nas dotarła, taką, jaką żeśmy sobie zamówili. W końcu będziemy z dzieciakami prać, już nawet zacznę od zaraz. No a jutra co? Taki sam tryb życia był wcześniej. I co, jakie wrażenia? No i co, dzieciaki, jak tam wrażenia? Mamę, generalnie do dupy jest być biednym. Fajne. No spróbowaliśmy czegoś innego na pewno. Ale co? Ale podejrzewam, że chyba już się cieszycie, że jesteśmy u siebie, co? No, no wiadomo, no. No. U siebie najlepiej. Dobra. A kto chce iść do basenu? Ja. No pewnie, że no to ja. Dalej, no to dalej, szybko, raz, dwa, trzy. Mogę dołączyć? Mogę? Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tej przygodzie. Każdy jest kowalem swojego losu i jeśli sami nie weźmiemy spraw w swoje ręce, to nic w życiu nie osiągniemy. Chyba wezmę udział w tym programie. Też chcę przez 5 dni pożyć w bogatym domu z basenem. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Uderzę mikrofon Sorki na kanale La Carnum. Jak zawsze, oczywiście na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdź na mojego Twitcha, Instagrama, a także wejdź na mój nowy kanał, do którego link jest w opisie. Nadal nie wiem, jak się nazywa, ale prawdopodobnie Paweł, Julka i Bułka. Chyba że zmienię dziewczyny, wtedy będzie, nie wiem, Paweł, Kasia i Bułka. A potem Paweł, Justyna i Bułka. A potem sama Justyna i Bułka, bo Paweł umrze, bo ma wysoki cholesterol! Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem! Kocham być bogatym, że mogę sobie co chwilę jakąś nową kamerę kupić. Jak ci biedni ludzie żyją bez kupowania kamer, to ja nie wiem.